Nabyłem dwie mucalnie. Jedną postanowiłem z racji mniejszych gabarytów rozebrać na części i wzbogacić o tą całą biżuterię maszynę drugą, która no dwukrotnie przewyższała swoimi gabarytami poprzedniczkę. Tak też powstała rzecz, która obecnie już jest skręcona i zmalowana, by wyglądała jak z jednego malowania, z jednego czasu i z jednej myśli technicznej, czy też wynalazcy, bo tak naprawdę jest to przykład łodzi, jednostki pływającej, może odmularki, może jakiejś maszyny, która bada dno akwenu. No coś, co również musi się serwisować. Mamy do czynienia tutaj z workami w razie balastu do oczyszczenia, do odmulania, do wybierania i serwisowania odpływów. Beczki, czyli mamy zbiorniki na ropę, po to, żeby ów pojazd, ów jednostka mogła się poruszać. Tu płynne regulacje odprowadzania jakby wody, czy też materiału pobranego, czy muł, czy też czysta woda. Tak bym to sobie mógł wyobrazić. Również są smarowidła w beczce, jest też koło ratunkowe, w razie gdyby naszła taka potrzeba. I to jak to przy każdym motorze spalinowym, jest też rura, która wprowadza niepotrzebny dym dosyć wysoko, by też nie brudziła całego pojazdu. Tutaj materiał jest pobierany, a tam wydalany. Dla sprytnego oka można też się doszukać miejsca obserwacji, by móc pojazd sterować. Jest to prawie że bulaj, okienko jednostki pływającej, jak i włas, do którego dany osobnik, by móc kierować pojazdem, mógł robić to precyzyjnie.